Sporo pacjentów pyta mnie, czy może sobie posłodzić czymś zdrowszym niż cukier, na przykład jakimś słodzikiem. Reklamowanych jest wiele słodzików, tak? A mówię, dlaczego pan się pyta, czy chodzi o zdrowie, o co? No nie chciałbym przytyć, tak? Mówię w ten sposób. No już widzę, że po ciałokształcie, że lekka nadwaga się zarysowała. Z tego co wiem, w rodzinie jest nadwaga i otyłość. W związku z tym w genach ułatwienie w tym kierunku spore jest. W związku z tym, jeżeli zaczniemy używać słodzików, a uwaga, słodziki zwiększają ilość wydzielanej insuliny. Większość osób w Polsce ma insulinooporność. Mówię o tych z nadwagą, tak? Dużo osób ma to zakodowane. W związku z tym pamiętajmy o tym, że w insulinooporności, czyli w stanie przedcukrzycowym, nie chodzi o to, że jest za mało insuliny, tylko jest względnie za mało. Tej insuliny wbrew pozorom wydzielamy za dużo, dlatego że nasz organizm jest oporny na insulinę. Jeżeli my zamiast smaku słodkiego w postaci cukru dowalimy słodzik, nasz organizm przygotuje się na większą ilość cukru, bo jego smak to rozpoznaje. W związku z tym nie dostarczymy, no bośmy dodali słodzik, ilości odpowiedniej cukru. Insulina wzrośnie jeszcze bardziej niż powinna. I co się stanie? I możemy zasłabnąć. Także słuchajcie, słodziki raz na jakiś czas, ale bym powiedział, że one są chyba bardziej niezdrowe niż cukier, bo mają dużo, mogą mieć dużo więcej powikłań. Druga rzecz jest bardzo ważna, jest taka, że na przykład sorbitol jest słodzikiem, który kiedyś był często używany, teraz na szczęście mniej, natomiast jest to substancja, która powstaje podczas nieprawidłowego metabolizmu cukru w człowieku, szczególnie u pacjentów z insulinoopornością, ze stanami przedcukrzycowymi i z cukrzycą. W związku z tym, po co dokładać jeszcze kolejną substancję, którą i tak nasze ciało ma w sobie i ono nam uszkadza narządy wewnętrzne. W związku z tym, to co ja proponuję, nie słodźmy w ogóle. Słodzików też nie używajmy, bo to wcale nie jest takie dobre. To powoduje, że my ten smak słodki bardzo lubimy używać, nadużywać. Ten nadmierny hedonizm też nie będzie dobry. Zarezerwujmy sobie może to na raz w tygodniu, nie więcej. I niech to będzie już glukoza albo zwykły cukier i nie bawić się w te udawanie, że jesteśmy tacy fit i bardziej zdrowi. Jak patrzymy na skład produktów, które kupujemy, okazuje się, że mają sobie właśnie jakieś takie ciekawe dodatki, na przykład syrop glukozowo-fruktozowy albo, nie daj Boże, syrop z agawy. Syrop glukozowo-fruktozowy zawiera pół na pół glukozę i fruktozę, ale syrop z agawy potrafi zawierać jej nawet 80 i więcej procent. A słuchajcie, fruktoza jest najgorszym z cukrów, jaki możemy sobie wyobrazić, jest najgorszym ze słodzików, jaki możemy sobie wyobrazić i uwaga, metabolizowany jest podobnie do alkoholu, czyli niszczy wątrobę, trzustkę i parę jeszcze organów innych. Także słuchajcie, czytajmy, patrzmy na to, co spożywamy, co do buzi wkładamy. Do zobaczenia.